Lecimy. W tej kuźni będzie, która ma 115 lat swojego istnienia, bo to jest kuźnia dziadka mojej żony. Będzie właśnie pokaz tutaj już, jak to mówią, na gorąco, z pokazem właśnie pracy, jak kowal w tym czasie po prostu pracował już na żywo. Na żywo można będzie zobaczyć już błyskający ogień, rozgrzane żelazo. No i samą tutaj, jak gdyby tą wstępną obróbkę tutaj, to co się oczywiście da ludziom w tym czasie po prostu pokazać, to będzie to udostępnione. No i w tym czasie oczywiście będą mogli się zapoznać tutaj z narzędziami, które się w kuźni znajdują. Też będę jak gdyby przedstawiał w krótkim rysie historię kowalstwa. No i oczywiście odpowiadał na pytania, które padną w trakcie, bo są ludzie mniej i więcej czasami zorientowani lub jacyś fascynaci. Też można, jak to myśliwi mówią, trafić na kogoś, kto w kowalstwie siedzi i to bardzo nieraz dobrze, bo już miałem takie przypadki. Nazwisko Krok właśnie wywodzi się od księcia czeskiego Krok i Libusza, który założyli państwo czeskie. Jeżeli chodzi o kowalstwo, wychowałem się przy kuźni, tylko że w dawniejszym nowosądeckim województwie, to jest w miejscowości Bobowa, koło Bobowej, mój z kolei pradziadek był kowalem i tam była kuźnia, przy tej kuźni się wychowałem, chodziłem, jak tu mówią, za bajtla i między tymi rzeczami się obracałem, a z kolei tutaj, wrzeniając się w ten teren właśnie, mojej żony dziadek z kolei właśnie był kowalem, którego ta kuźnia była własnością. No i takie to dziedzictwo właśnie naszych przodków zostało nam przekazane. Myśmy to nie zniszczyli, z kolei to dzięki wujkowi mojej żony było zachowane, synowi tego kowala, który nie był kowalem, ale który zachował te wszystkie narzędzia właśnie na strychu, w piwnicy, w skrzyniach i dzięki temu właśnie mamy możliwość w takim stanie właśnie bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o sam miech, zachowanie tego miecha i sprawności. Bo nieraz właśnie to urządzenie gdzieś tam zostawione wilgoci czy same w sobie, no to po prostu niszczeje i nawet gryzonie mu dadzą radę, bo to jest skóra drewno, prawda? Oryginał już wszystko, zamocowanie całe jest, nie? Elegancko. Tośmy kiedyś właśnie całą konstrukcję tutaj i to trzeba było według tak jak było. To nie jest tak, że o, bo by rozwiązanie zrobił bardzo... Bardzo proste, tylko tak jak... Zgodnie z regułami pracy. Tak. Jeżeli chodzi o szczęśliwość. Właśnie te podkowy troszeczkę są, znaczy zawieszone są tak, żeby były wyeksponowane. Ale faktycznie podkowa, to właśnie wszystkim tłumaczę tutaj, jeżeli się ją umiejscawia gdzieś na drzwiach, na samochodzie, ma być umiejscowiona w ten sposób. Czyli ramionami do góry, ponieważ jest to po to, by szczęście z podkowy nie wypadło. Jeżeli ona jest tak... No to wszystko wyleci. To wyleci. No i serdecznie zapraszamy do Zalipia, malowanego Zalipia, no i do starej kuźni.